Bałkany to największe zagłębie piłkarskich talentów na starym kontynencie. O reprezentacji dawnej Jugosławii zwykło się mówić Brazylia Europy. Zawodników z krajów bałkańskich można spotkać niemal w każdej lidze europejskiej. W ekstraklasie i pierwszej lidze, czyli dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce, gra ich ponad 40. Najwięcej, bo aż 7 w Krakowi. Dlaczego zawodnicy z Półwyspu Bałkańskiego tak dobrze aklimatyzują się w Polsce? Nie tylko o to zapytaliśmy piłkarzy pasów. Jestem Władimir Bolewicz, jestem z Czarnogóry. Bojan Puzygacia, Bosnia i Hercegowina. I'm Władysław Romanov from Bulgaria. Jestem Miłosz Kosanović z Serbii. Andraž Struna, Slovenia. Mam na imię Mate Lacic, podchodzę z Chorwacji. Pierwsze słowo. Trudno mi to powiedzieć, ale zaczyna na pierwsze słowo z K. No nie, myślę, że to było dzień dobry. Cześć. Maybe it's den dobry, because it's pretty much same like Bulgarian. Dobar den. No już go nie pamiętam, które pierwsze było. Czy dzień dobry, czy takie, które jest takie troszkę... No mogę powiedzieć, to każdy z Polaków mówi mać. No. Jak przyszedłem tutaj do Polski, pierwsze co zjadłem tutaj z Polski jest żurek. Ja myślę, że żurek i bardzo mi się podoba żurek. Pierogi and żurek. Próbowałem wszystko. Największe miejsce smakuje ten żurek. Żurek? I po żurku bym zjadł chętnie golonkę albo żeberkę. Tego pierwszego nie wiem. Tego boksera nie znam, ale znam drugiego, Artur Szpilka. Tomasz Adamek. Bokser. I don't know. Maybe some singer. To jest piosenkarka Doda. Fajna, ładna kobieta. Tego też nie wiem. Prezydent? Ten pan myślę, że go poznaję. To tylko to. I don't know who is this. Szef. Ale to jest trudno. Możemy czytać, ale będzie brama. W czasie służy... Suszkar. Trudno. W czasie suszy, sosza sucha, tak? I sosza sucha. No nie ma szans. W czasie suszy, sosza sucha. W czasie suszy, sosza sucha. Jak pokazuje przykład zawodników Krakowi, nie tylko Polak i Węgier to dwa bratanki.